Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Człowiek uznany za nieczystego, odtrącony przez ludzi, odczuł silną potrzebę do zmiany dotychczasowego stylu życia. Z nami to samo się dzieje. My w jakimś momencie życia, jeśli nie mamy, to powinniśmy mieć dosyć życia, jakie prowadzimy. Człowiek powinien oprotestować pewną bylejakość, miałkość, płytkość, banalność swojego życia. Ten człowiek zobaczył Jezusa. To jest niezwykłe, że jak mamy doświadczenie religijne, doznanie bliskości Pana Boga, to coś się w naszym życiu zaczyna dobrego dziać. On widział, że tylko Jezus może mu pomóc. Bez ryzyka wejścia na drogę nową nie ma życia w czystości. Ten człowiek trędowaty był nieczysty. Zobaczmy, że nieczystość serca wprowadza nas w odczucie bycia gorszym. To przeświadczenie o tym, że jesteśmy odrzuceni przez innych, że tracimy kontrolę nad własnym życiem. Przecież ci trędowaci nie mogli być ze swoimi w domach. Oni żyli w jaskiniach, oni żyli na obrzeżach miast. Być może też niektórzy z nich pogardzali sobą, uznali to życie za przegrane. My stajemy się zależnymi od przyjemności, które obiecują niebo, a w rzeczywistości pozostaje nam odczucie pustki, samotności i rozpaczy. Człowiek może w swojej nieczystości mieć doświadczenie pustki, że szuka niby miłości, ale to nie ten kierunek, bo miłość to nie jest seks, prawda? Bo miłość to nie jest masturbacja. W nieczystości nie odczuwamy, i to jest dramat, ani bliskości Boga, ani bliskości człowieka. Nawet jeżeli między człowiekiem a człowiekiem jest bliskość fizyczna, nie odczuwa się tej bliskości duchowej, tej głębi, tego spełnienia, które dać może wyłącznie miłość. Zapewne wielu było trędowatych w jaskini i wokół niej, ale tylko jeden z nich, tych trędowatych, zdobył się na wyjście w stronę Pana. Jak w człowieku jest nieczystość, to trzeba mieć odwagę iść naprzeciw Jezusa. Trzeba żyć, a nie wegetować, bo nieczystość wprowadza człowieka w stan wegetacji. Trzeba zdobyć się na takie samotne wyjście z jaskini, choćby nikt inny nie chciał z nami wyjść. Nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie ma nadziei na zmianę życia, trzeba działać jakby wbrew nadziei. Potrzeba bardzo wielu upokorzeń. Trzeba przejść, żeby zrozumieć, że nie można w swoim życiu igrać z nieczystością. Nieczystość potrafi zniszczyć małżeństwo, potrafi zniszczyć kapłaństwo, życie zakonne. Potrafi zniszczyć, doprowadzić do stanu rozpaczy. Kto się kryje? Zawsze to trzeba pamiętać. Kto się kryje za nieczystością? Demon. Jemu zależy. Jemu zależy na tym, żebyśmy nie odczuwali bliskości Pana Boga. A jak nie odczuwamy bliskości Boga, to całe to życie nie ma sensu.
nie ma sensu. I to nasze wezwanie do życia małżeńskiego czy kapłańskiego, zakonnego nie ma sensu. Upokorzenia są dojrzewaniem do pokornego spojrzenia na siebie. Przede wszystkim na siebie, na własne życie. Zobaczmy, że Bóg dopuszcza upokorzenia, żeby człowiek żył w czystości. Jak sobie nie radzisz z czystością, to przyjdą upokorzenia, które trzeba przyjąć, bo one są jednym z bardzo skutecznych wychowawców. Czystym może być ten, kto uczy się życia przez upokorzenia. Powrót do Pana Boga jest takim zmaganiem rozłożonym na całe nasze życie. Nie należy oczekiwać od siebie, że wraz z powrotem do Pana Boga my od razu zobaczymy nasze czyste serce. To jest proces. Bardzo łatwo stać się nieczystym, ale bardzo trudno i długi jest okres życia, dorastania do życia w czystości, wychodzenia z nieczystości. Będziesz przeżywał rozdarcie pomiędzy chęcią powrotu do Pana Boga, a przyzwyczajeniem do praktykowania nieczystości. Trudno jest bardzo człowiekowi rozstać się z rolą bycia niewolnikiem. Brak zaufania Bogu sprawia, że odchodzimy w dalekie strony, żyjąc rozrzutnie. Uświadamiamy sobie, że człowiek, który żyje w nieczystości, on wzrasta w nieufności wobec Boga. I to jest dramat, i to jest taki podstęp złego ducha. On proponuje nieczystość, proponuje tak zwaną radość, proponuje tak zwaną miłość, tak zwane spełnienie, a potem otwiera przed człowiekiem rozpacz. Trudno się rozstać z rolą bycia niewolnikiem. Ale ta Ewangelia i ten dzień to jest taki czas, gdzie można podjąć decyzję. Wychodzę z mojej zimnej, chłodnej, ciemnej jaskini nieczystości i idę w stronę Jezusa. Panie, daj siłę, abym Ci we wszystkim zaufał.